Siema, siema, siema. Klasycznie witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś i klasycznie prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Dobra robota z waszej strony. Wszystko pomaga to rozwijać. Dzięki piękne. Oczywiście kolejne propozycje na Mistrzostwa Europy. Oczywiście doklejona promocja powitalna. Etoto nie zwalnia z ofensywą. Dzisiaj złotówkę możesz zamienić na 200 zł i z tych ostatnich promocji ta wygląda naprawdę ciekawie, bo tu chodzi o zwycięstwo Niemców. Niemców, którzy zagrali fantastycznie pierwszy mecz. Niemców z Węgrami, którzy nie zagrali ze Szwajcarią najlepiej. Jeżeli zagrasz sobie to za złotówkę i Niemcy wygrają, dostaniesz 200 zł na grę. O tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście, jeżeli nie chcecie się słuchać bloku promocyjnego, bo taki krótki zawsze mam tutaj na początku filmu, weź se skipuj do kuponów, nie ma najmniejszego problemu. Ja powiem o promocji, odpalimy konkurs, zaproszę do naszych grup i też do kuponów przejdziemy. Także zaczynam od tej promocji od razu w Etoto. Jeżeli chodzi o promocję powitalną, jest ona dla nowych graczy, którzy założą sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Tam jest link, znajdziecie, w minutę zakładacie konto. Jak już założycie, to musicie wpłacić, jeżeli chcecie brać udział w promocji, od 50 do 200 zł. Do 200 zł, bo do 200 zł Etoto podwaja depozyty, te promocje się łączą, tak jak widzisz teraz na banerku. To znaczy, możesz sobie założyć konto i wpłacić 200 zł i tak jak widzisz przy rozpisce na depozycie pierwszym, dostaniesz od razu 220 dodatkowo na grę. W ramach tego, że wpłaciłeś 200 zł, to już masz 420 i grasz za złotówkę Niemców na dzisiaj. Czysto. Zwycięstwo. Za zetę. I jeżeli Niemcy wygrają, kolejne 200 zł leci do ciebie we freebecie i masz dobę na wykorzystanie tych 200, to łącznie 620 można zgarnąć przy wpłacie 200 zł. Pierwszy krok, żeby te wszystkie promocje odebrać, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, no i depozyt. Od 50 do 200 zł. Pamiętaj, że do 200 zł masz podwojony depozyt, więc można sobie z tego od razu skorzystać i za złotówę trzeba załadować czyste zwycięstwo Niemców na dzisiaj. I czekamy do tej godziny 18:00 i osoby, które sobie skorzystają z promocji, paluchy, kciuki trzymają za Niemców, żeby wygrali. Bo jak wygrają, to 200 zł na grę wpadają w przeciągu 48 godzin dla ciebie. Promocja do odebrania z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście szybki update z Football Team Game. Nowy sezon się zaczyna. Gramy tutaj z dużą ekipą z YouTube'a i z Discorda od nas, przeglądarkową gierkę, gdzie trzeba stworzyć sobie zawodnika, piłkarza. Bramka, obrona, pomoc, napad, jak ci się podoba? I rozwijasz tego grajka. My sobie tutaj pierwszy sezon graliśmy w trzeciej lidze niemieckiej. Masa drużyn generalnie, masa ludzi gra, masa rywalizacji, naprawdę fajna sprawa. Jeżeli ktoś takie przeglądarkowe gierki lubi, na telefonie też działa, od razu odpowiadam, bo się dużo pytań pojawia. Graliśmy w trzeciej lidze, awansowaliśmy do ligi drugiej i teraz powolutku będziemy walczyć sobie w tym sezonie o awans do ligi pierwszej, no przynajmniej takie są plany. Tutaj chodzi o wykonywanie zadań dziennych, o trenowanie, o otwieranie paczek, o ulepszanie swojego ekwipunku. Ekwipunek to są po prostu stroje drużyn piłkarskich i reprezentacji. No i oczywiście o dołączenie do jakiejś drużyny i rywalizację z ziomkami z drużyny, z innymi ekipami. No jeżeli kogoś piłka interesuje i takie gierki oparte też na motywy piłki nożnej, można sobie zerknąć. Link do gierki znajdziecie w opisie pod filmem. To jest pierwszy film od góry, pierwszy link od góry, a drugi link to jest link do naszej drużyny, jeżeli chciałbyś dołączyć, bo wiem, że jakieś sloty cały czas mamy, żeby ktoś tam jeszcze do nas dołączył, szczególnie z ekipy tutaj z was, to serdecznie zapraszamy, linki macie w opisie pod filmem, dwa pierwsze od góry. Zanim przejdziemy dalej do konkretów, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama, Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały, Strefa Typów, Strefa Typerów, linki też znajdziesz w opisie pod filmem i lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia, kasa w Etoto tym razem znowu. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy, łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu tu powiecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Szkocją a Szwajcarią. Dopisujecie swój nick gracza z Etoto albo maila. Jeżeli mailem się posługujecie na Etoto, to proponuję zrobić to w ten sposób. Typujecie do 21:00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Etoto nie biorą udziału w zabawie. Standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Obstawiamy. Kolejny dzień z emocjami na Mistrzostwach Europy. Dzisiaj kupony od debiutantów. Od razu zaczynamy z grubej rury, bo jest kupon od Karola za 2000 zł. 2000 zł na 5033. Mamy zwycięstwo ekip, które swoje pierwsze mecze... Znaczy zwycięstwo ekip. Mecz ekip, które swoje pierwsze spotkania przegrały. Chorwacja po bezbarwnym w ich wykonaniu meczu porażka z Hiszpanią. Jeżeli chodzi o ekipę węgierską, no oczywiście porażka ze Szwajcarią. No tutaj jest ładowane 2000 zł na Chorwację. Wszystko zależy od tego, która drużyna...
Otrząśnie się, poczekaj, mówiłem, Albania przegrała, Chorwacja gra z Albanią, nie wiem co powiedziałem. W każdym razie Albania przegrała oczywiście z Włochami, nie? Ale wydaje mi się, że w tych dwóch meczach Albania wyglądała nieco lepiej, mimo wszystko. No chcieli powalczyć, potem już oczywiście głęboko się cofnęli, ale w mojej opinii chcieli powalczyć i troszkę lepiej od Chorwacji się zaprezentowali. No tutaj jest ładowane dwa koła na zwycięstwo Chorwacji. Zdaniem bukmacherów Chorwacja generalnie jest dosyć mocnym faworytem w tym meczu, nie? Więc typ pod faworyta i Węgry z golem. Węgry z golem, Węgrzy, którzy też zagrali słabe spotkanie ze Szwajcarią. Przy tym pierwszym meczu powiedziałem, że Węgrzy, no nie istotne. Węgrzy grali ze Szwajcarią, przegrali 3-1. Też była taka chwila, gdzie fajnie grali w piłkę i chcieli powalczyć, ale no też jakoś większość meczu nie była wybitna w ich wykonaniu, nie? Tutaj zdaniem Karola strzelają gola ekipie niemieckiej, która rozjechała Szkotów 5-1 na inaugurację. No okej, moim zdaniem Niemcy wygrają, ale faktycznie może gola stracą, ale myślę, że bardzo mocny faworyt ekipa niemiecka na dzisiaj. 2000 na 5033. Mocno. Dalej mamy kupon od Jarka. 1222 zł ładowane na 5487. Dwa mocne kupony na samym starcie. Jest typ, który totalnie mi się tu nie podoba. A drugi z nich średnio mi się podoba. Over 2,5 goli w meczu Niemcy-Węgry podoba mi się turbo. Wydaje mi się, że Niemcy znowu wyjdą tak nakręceni, nabuzowani na to spotkanie, że tutaj po prostu ciężko będzie ich zatrzymać. To mi się totalnie podoba, że trzy gole w tym meczu zobaczymy. Nie do końca podoba mi się under 2,5 goli w meczu Szkocji i Szwajcarii. Bo jeżeli Szwajcaria zagra na takim samym poziomie, jak zagrała z Węgrami, no to tutaj znowu mogą jakieś trzy gole zostać zdobyte. Oni naprawdę zagrali fajnie z tą ekipą węgierską, a Szkocja wydaje mi się, że drugiego takiego słabego meczu jak z Niemcami też już nie zagra, no bo wiesz, to jest turniej. O, zaraz może się okazać, że jesteś poza turniejem. Wydaje mi się, że tu będzie totalna spina dupy i no i muszą walczyć, no co im zostaje. I nie podoba mi się też typ na over 1,5 gola Chorwacji. W ogóle na tym kuponie to tylko jeden typ mi się podoba, ale nie podoba mi się ten typ na gole Chorwacji, dlatego że Chorwacja zagrała po prostu słabiznę. I też ja mam nadzieję, bo lubię reprezentację Chorwacji, kibicuję i mam nadzieję, że ogarną dupy, zepną się. Tylko czy Albania da sobie strzelić dwa gole? No właśnie, to jest ciężki typ moim zdaniem. Over 1,5 gola Chorwatów to jest ciężki typ moim zdaniem, ale zostawiamy oczywiście omówione, można sobie przekmienić. Propozycja numer 3 jest od Mateusza. Tutaj rozbita stawka 1000 i 1100 na 1936 i 2129. Turbo mi się podoba ten zakład. Niemcy gol w obu połowach, Niemcy win. Bez wielkich kombinacji. Mi się wydaje, że może nie będzie takiego samego meczu jak ze Szkocją, nie? Że tam 5-1, no bo nie przesadzajmy. Ale wydaje mi się, że Niemcy spokojnie sobie tutaj z ekipą węgierską poradzą. Oni są mocni. Presja w tym pierwszym meczu ich nie zjadła, a jeżeli mieli taki dobry pierwszy mecz, to już tej presji raczej nie będzie, nie? Tu nic złego nie może się Niemcom moim zdaniem wydarzyć. Moim zdaniem są totalnie mocnym faworytem na dzisiaj i podobają mi się typy grane w stronę Niemców i taka sklejka, taki super bet, no podoba mi się bardzo, nie? Że gole w obu połowach i Niemcy po prostu wygrywają. Pędzimy dalej do kuponu od Błażeja za 900 na 2138. Też mamy super betsa klejonego. Tutaj słuchajcie, o i to mi się podoba bardziej niż under. Over 2,5 goli w meczu Szkocja-Szwajcaria. To co mówię, Szkocja musi walczyć, musi tutaj powalczyć o jakiekolwiek punkty. Masa kibiców tam pojechała, no nie mogą zakończyć zaraz grupy na przykład z trzema porażkami, nie? Over 2,5 goli podoba mi się zdecydowanie bardziej w tym meczu niż under 2,5 goli, ale zgodzę się też z tym, że Szwajcaria nie przegra meczu, czyli na przykład jakieś 2-1 dla Szwajcarii, szalone 2-2 i każdy inny wyższy wynik bramkowy ze wskazaniem na właśnie Szwajcarów. Tutaj 900 zł na 2138 od Błażeja. Trzy kupony jeszcze przed nami. Ten teraz jest mocny od Dominika. 6613 za 1445. Over 1,5 gola w meczu Chorwacja-Albania i gol Albanii. Ciekawa sklejka, bo tutaj nawet jakieś 1-1, nie? Robi zielony zakład. Fajna sklejka z super beta, czyli minimum dwa gole w meczu Chorwacja-Albania przy założeniu, że też Albania strzeli gola. Niemcy do przerwy też mi się podoba, bo jak oni, mówię, wyjdą nabuzowani, nakręceni w podobny sposób jak na Szkotów, to znowu tu może być do przerwy lekka sieczka, nie? Więc Niemcy do przerwy z bardzo fajnym kursem i Szkocja z golem. Wydaje mi się, że Szkoci muszą powalczyć. Wam też pewnie tak się wydaje, nie? I wydaje mi się, że gorszego meczu niż z Niemcami nie zagrają. Podoba mi się ten kupon na 6613 zł. Wszystkie te, no cztery typy, trzy mecze, ale cztery typy, no mi się podobają. Na papierze wygląda to naprawdę...
No powiem ci interesująco, nie? Więc mamy coś takiego od Dominika i dwa kupony jeszcze. Szymon proponuje kupon na rzuty rożne. 2 razy 1000 zł na 2061. Minusem rzutów rożnych jest to, że na razie za dużo rogali na mistrzostwach nie ma. Bo tutaj mamy over 8,5 rogali w meczu Niemcy-Węgry i 7,5 w meczu Chorwacja-Albania. Pierwszy mecz ekipy niemieckiej to jest 5 rogali. Pierwszy mecz ekipy węgierskiej to jest 8 rogali. Pierwszy mecz ekipy chorwackiej 5 rogali. Pierwszy mecz ekipy albańskiej 8 rogali. Nie wiem, czy będą tu wykręcone linie. Na razie troszkę mnie te mistrzostwa pod kątem rzutów rożnych rozczarowują. Wy doskonale wiecie, że ja miłośnik rzutów rożnych, ale trzymam kciuki za te rożne. Trzymam kciuki, żeby linia była pokryta, bo rożne zawsze w moim sercu i kciuki trzeba za nie trzymać. No i 2000 zł jest na to ładowane, więc tym bardziej niech to się po prostu zazieleni. Ostatni kupon jest od Pawła, słuchajcie. Węgry mają nabić kornery. Okej, tu się zgadzamy, że Węgry też muszą szukać punktów, że oni nie mogą się zamurować i czekać na jeden punkcik raczej, że tutaj będzie trzeba podjąć walkę, próbę walki z Niemcami. Linia nie jest za wysoka, bo oczywiście Węgrzy są bardzo mocnym underdogiem. Linia drużynowa proponowana od Pawła i kartki w meczu Chorwacja-Albania. No tak, mamy mecz dwóch ekip, które przegrały. Mamy mecz taki, który jest turbo istotny, za przysłowiowe 6 punktów dla jednych i drugich. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie Chorwatów, jedna kartka tylko była, ale anderowy sędzia. A jeżeli chodzi o mecz Albanii, 4 kartki były pokazane. No tutaj dwie ekipy, które mają takie temperamenty, nie? Można założyć, że tutaj będzie ostro. Więc te kartki nie są, wydaje mi się, najgłupszym pomysłem. Jeżeli chodzi o same pomysły na dzisiaj, to by było na tyle. Promkę ci przypomnę, bo Niemcy, którzy są turbo faworytem dzisiaj, jeżeli wygrają, a ty za złotówkę sobie to zagrasz, to dostaniesz 200. Promocja jest dla ciebie w eToto. W eToto, gdzie wystarczy założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak już sobie konto założysz, to wystarczy wpłacić od 50 do 200 zł. Dlaczego do 200? Bo możesz skorzystać z drugiej promocji. Podwojenie depozytu do 200 zł od eToto, czyli wpłacasz na przykład, możesz mniej, ale na przykład maksymalna kwota 200 zł, dostajesz dodatkowe 220 od razu na grę i jak sobie to zagrasz i Niemcy wygrają, to jeszcze kolejne 200 we freebecie dostajesz. 620 zł można dzisiaj zgarnąć w eToto, wpłacając 200. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link rejestracyjny. Transmisja na żywo dzisiaj prawdopodobnie o 14, chyba że coś się zmieni. I nie wiem, odpuścimy ten pierwszy mecz, to dam znać na Instagramie, ale to oczywiście na bieżąco informuję. Dzięki za oglądanie do samego końca, trzymajcie się, pozdro, siema, elo, nara.